Dobra, zobaczmy, jak prezentują się sprawy. Z jednej strony mamy pana Grzesia i jego ekipę bez realnych i policzonych propozycji, ale okej. Ocenimy ich na podstawie działań. To ekipa, która głosowała za tak zwanym Akta 2, podwyższyła podatki i babci wiek emerytalny. A w kwestii przyjmowania uchodźców... Jesteśmy za realizacją relokacji uchodźców. Platforma nie jest za przyjęciem uchodźców. Legalnie Platforma przyjmie czy nie? Ale oczywiście, że tak. I tu nie chodzi o samą sprawę. Najgorsze jest to, że panu Grzesiowi w nic nie da się uwierzyć. Nie. Tak, tak. Nie. Tak, nie. Tak. Oni ciągle zmieniają zdanie. Kolejna to ekipa, która jest nazywana obrotową. Byle utrzymać stołek. Przytulają się ciasteczkowym rewolucjonistą, który już kompletnie nie wie, czego chce. I SLD z młodymi groupies, które mówi, że łączy ich przyszłość. To jest fan, nawet dla mnie 59-letniego komunisty, który wyszedł na ten moment z krypty. Na pewno chcą zapomnieć o przeszłości, bo panowie mają mocne korzenie w PRL-u. I nie pytajcie nas się, czy mamy lepszy czy gorszy program niż PiS. My mamy tolerancję. No i jest PiS, który może nie jest rycerzem na białym koniu, ale za to solidnie naoliwioną maszyną i ciężko pracującą. I mają... I to oni obniżyli podatki. Wprowadzili mocny program socjalny dla dzieci i dla nas PiT zerowy. I na przykład Wojska Obrony Terytorialnej. Wybierze sam, ale to jest spot kampanijny, a nikt nie wygrał wyborów siedząc na kanapie. Dlatego ruszamy z wrzuceniem materiałów kampanijnych na Instagrama, Facebooka, Twittera i na TikToka. Na Tinderze to chyba nie pomoże, ale kto wie. I 13 idziemy głosować.